Witam Państwa na konferencji po meczu 25. kolejki Fortuna pierwszej ligi, w którym JKS Bełchatów wygrywa z Zagłębiem Sosnowiec 1-0. O komentarz do dzisiejszych wydarzeń poproszę trenera gości, pana Krzysztofa Dębka. Dzień dobry Państwu. Przegrywamy spotkanie. Duże gratulacje dla JKS Bełchatów. W pełni zasłużone zwycięstwo naszego przeciwnika. My dzisiaj poza pierwszymi 10, 15, a może 20 minutami niestety poddaliśmy pole przeciwnikowi, który skrzydnie to wykorzystał, był drużyną dzisiaj bardziej zdeterminowaną, która zdobywa 3 punkty. Chcieliśmy 3 punktów. Przyjechaliśmy po zwycięstwo, rozsmakowani naszym startem, natomiast dzisiaj popełniliśmy dużo błędów. Nie byliśmy tą drużyną, którą widzieliśmy w pierwszym czy drugim spotkaniu po przerwie. Mieliśmy drobne problemy, które powodowały, że pewne przemeblowania w składzie nastąpiły, ale to jest dalej proces, w którym ja mam możliwość poznać zespół, nowych zawodników, którzy dotychczas jeszcze też na boisku nie występowali, kiedy razem pracujemy. Dużo wniosków po dzisiejszym spotkaniu, na pewno nie mogę odmówić chęci czy woli walki, bo każdy wychodzi, by wygrywać, zwyciężyć, dobrze zrealizować zadania, które sobie powierzamy. Natomiast no, dziś nie było to wystarczająco dobrze zrealizowane i trzeba przyjąć tą porażkę, wyciągnąć z tego wnioski i szybko przygotować się do kolejnego spotkania. Czy czymś szczególnym zaskoczyło pana drużyna GKS-u? Sytuacja GKS-u jest nam znana, dlatego też wiemy, że zawodnicy są mocno zdeterminowani. To dzisiaj pokazali. Jeżeli chodzi o sprawy techniczno-taktyczne, gry, sposobu prowadzenia, okazało się, że dzisiaj polegliśmy po kilku dobrych, długich podaniach za linię naszej obrony, która nie zachowała się w kilku sytuacjach dobrze, bo można było spokojnie tych sytuacji uniknąć. Natomiast napór GKS-u w pierwszej połowie i liczba sytuacji, jaką sobie stworzyli, czy druga, oddaje im to, co na to zasłużyli. Tak więc jeszcze raz duże gratulacje dla Bełchatowa. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Szerokie drogi trenerze. Dzięki. Witam w drugiej części konferencji po meczu 25. kolejki Fortuna pierwszej ligi GKS Bełchatów w Zagłębie Sosnowiec 2-1. Na początek proszę o komentarz trenera Renaty Marcina Węgielskiego. Dzień dobry Państwu. Wreszcie z uśmiechem możemy przyjść na konferencję pełni nadziei co do następnego meczu. Jestem w klubie od 2017 roku i być częścią tak wspaniałej szatni, takiej drużyny, która gra do końca, która mimo przeciwności losów stara się wyjść zawsze z opresji, jest to coś wspaniałego. Jestem im wdzięczny za to, co dzisiaj zrobili na boisku, wdzięczny za poprzedni i oczywiście mecz z Sandecją, bo naprawdę dużo, dużo robią dla tego klubu, dla Bełchatowa i jeszcze raz wielki szacunek dla zespołu. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Teraz o krótką wypowiedź proszę obchodzącego dziś jubileusz. Setny występ oficjalny do GKS-u Bełchatów był udziałem Marcina Grolika, który dziś wystąpił w roli kapitana. Marcin, najpierw powiedz może o emocjach związanych z meczem, z Słupkiem, poprzeczką, a potem o tym jubileuszu. Witam wszystkich. Emocje, jak na meczu. No. Szkoda, że jedna czy druga sytuacja nie wpadła, ale cieszę to, że są inni na boisku i inni strzelam bramki i wygrywam mecz. I tyle, no, co mogę powiedzieć jeszcze. Chwała mu za to, że z takiego ciężkiego momentu, gdzie się znajdujemy, wygrywamy po prostu bardzo ciężki i ważny mecz dla nas dzisiaj. Dziękuję. Coś specjalnego w szatni? Było przed, czy będzie po? Przed. Było tak przed każdym meczem, który wygramy. Wszyscy krzyknęliśmy głośno, no i się udało. Po meczu, jak zawsze, muzyka, po wygranym i to może się cieszyć. Okej.
Dziękujemy. Drugim gościem konferencji jest Adrian Małachowski, który wykorzystał bramkę na 2-1 z karnego. Dobry występ, nie drżała noga. Dzień dobry. Wykonałem karnego takiego po moim treningu i wydaje mi się, że dosyć pewnie to zrobiłem, więc nie zadrżałem. Z perspektywy boiska mecz, czy nie przypominał się trochę mecz już w Głogowie? Te sytuacje niewykorzystane, jak to wyglądało? To był kolejny mecz, w którym doszliśmy do wielu sytuacji. Początkowo nie mogliśmy ich zamienić na bramki, ale mieliśmy świadomość tego, że w końcu to przełamiemy i te bramki zaczną wpadać. Więc bardzo cieszymy się z tego przełamania i niedługo na nie czekaliśmy. Okay. Pytanie do trenera. To trenera węgierskiego. Za co była ta żółta kartka? Za emocje. Emocje na ławce. Z tego co pamiętam, to na pewno to nie były jakieś wulgarne słowa bądź inne epitety, które mogły spowodować, że powinienem dostać tą żółtą kartkę. Myślę, że to któryś z asystentów, a po prostu, że dzisiaj tak wygląda sytuacja, że odpowiada się głową za ławkę. Więc ja ją dostanę. Marcin, ty byłeś blisko sytuacji, w której sędzia nie uznał bramki. Mocno zareagowałeś? Widziałeś, że byłeś pewien, że tam piłka przepadła? Tak, mocno zareagowałem, może troszeczkę za mocno. Po meczu przeprosiłem sędziego, ale on mnie też przeprosił, więc wiedział, co chodzi, gdzie popełnił błąd. Okej. Adrian, jeszcze do ciebie jeszcze było pytanie, czy kiedy strzelisz bramkę z dystansu, którą będziesz pamiętał do końca życia? Kiedy strzelasz? Kiedy strzelisz? Kiedy przestanę nabijać słupa. Dobrze. Dziękuję serdecznie za konferencję i widzimy się już w środę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.